Siemano, dziś powiem krótko. Ekipa jedzie na południowy zachód. Zapraszamy na trzeci odcinek. Jedziemy windą osiedlową budynku Sądu Urzędu Skarbowego oraz Inspektoratu Budowlanego. Nazwijmy po prostu, jest to budynek użyteczności publicznej. Tak, dokładnie państw użyteczności publicznej, państwowy budynek, tak? Dziewiąte. Tu jest też winda towarowa, będziemy chcieli się przejechać z nowego typu. Ale... Niestety, tego dnia winda towarowa była wyłączona. Nie wiadomo, nie udało się. Czy będzie to jednak możliwe. A tutaj mamy przełącz. Dobra, nie chcę wyjechać. To jest fajnie, drzwi są pomalowane, paski. Tylko tutaj wiesz, nie? Bo tutaj na wejściu będzie ciepło. Zagadałem do niego normalnie, dwa. Adi, tutaj uwaga. Mów, czy ktoś tam. Dobra, biorę. Jedziemy osiedlówką we Wrocławiu na jakiejś tam ulicy. 11 piętr winy. Wygląda 0. Do 11, będzie na 11 piętra. Zobaczmy, jak to 11 piętr wygląda. Per. Pierwszy. To nie obejrzy się. Drugie. Trzecie. Czwarte. Wskaźnik też pokazuje. Coraz wyżej, coraz bardziej ludni, ale to jest zawsze tak. Dziesiąte właśnie, ale my jedziemy na 11. Taki dziwny panel, nie? Idziemy na parter. Tu jeden. Zero będzie. No. Zaraz co? Patrzcie. Dziewiątka powiedzmy, że to jest. Włosiem. O, zero. Znowu mamy zero. Siema. Siedem. Trzeba być G. G. Trzeba będzie... Toś. Trzeba będzie przecinek I. Teraz będzie... C? No. Nie wiem, D. Odwrócony. Coś innego będzie? I jeden. No to się to zrobimy. I P... J-ka znaczy się, żeby nie było. Tak są dosa. Idziemy się do koła. Oczywiście. O, tylko 7 piętek. Oczywiście we Wrocławiu. 7. I idziemy sobie. W Konrem. Tu nie ma Krakdziga, jest za to Konrem. No i co? Na pewno lepszy Wrocław czy Kraków? Nie no, zależy pod jakim względem. Zauważyłem taką ciekawą rzecz w Wrocławiu. Każda klatka w budowli, w budynku ma inny adres. A mieszkania się powtarzają.
Sewinna. Ale przynajmniej nie ma tego pieprzonego. Krak! Może tu nie będzie prześladować konarem. Ale no, przecież masz coś takiego? Nie, ale już widzę prześladowaka. Dobra, zdjęcie. A teraz uwaga! Za chwilę ukaże się coś nowego. Coś, czego jeszcze w tym filmie nie było. Dawaj. Także jedziemy sobie takim czymś. No lepiej. Jedziemy sobie windą. Paternoster. Paternoster. W Opolu. Tak jest. To winda paciorkowa, zwana potocznie paternoster. Jej działanie jest dosyć proste. 12 małych kabinek kręci się non-stop w kółko. Każdy może wsiąść i wysiąść, kiedy chce. Na końcu windy zataczają koło i jadą w przeciwnym kierunku. Fajnie się jedzie. To jest pierwsze piętro, a to jest już drugie piętro, to ja będzie. Będzie na naznaczenie żarówkami. Dobra, chuj, możemy nagrywać to. Dobra, przejdź na tą stronę. Ja będę podpisał. Tak, teraz będzie zamiar. Fajna winda, nie? No powiem ci, że naprawdę, no kurczę. No jest bardzo powolne, więc trudno naprawdę, żeby... No, wiesz. A pytałeś o czujniki, no już ci pokazuję, widzisz? Tu wszędzie czujniki pomontowane. Mhm. Więc gdyby coś się stało nagle, czy coś, to wiesz, to zgadza się. Nie chcę. A idzie w górę. Bezpieczny. Przejazd bezpieczny. Piąty. Ciekawe, co to znaczy. Przejazd bezpieczny, o co chodzi? Nie wiem. I gdzie ty teraz pojedzie? W górę i zakręci. Czekaj. Żeby te fikonka nie zrobiła. Nie, nie, one się pionowo otaczają. Nie, nawet nie robi fiko. No, wjeżdżamy, że tak powiem, do takiej maszynowni tego. Tu widać mechanizm z po prawej, widzicie? Zawracamy, trzeba będzie zawracać. O, widać. No właśnie. Tu jest całe łańcuchenie, tak. Firmy Kroch, Berlin. I co teraz idziemy w dół. I już mamy piąte piętro z góry. I teraz idziemy sobie na dół. Zrobimy jeszcze na dołku pętelkę i wysiadamy. No, no tak, bo to powolne jest. To jest strasznie powolne. Dobra. Piąte piętro. Winda ta jest lat 30., więc jest to już zabytek. W tym samym budynku obok znajduje się nowoczesna winda hydrauliczna. Ciekawostką natomiast jest fakt, że urząd posiada 6 pięter, a paternoster obsługuje tylko 5. Zubór, paciorkowa, paternoster, zajebista, no jest, nie? No. Taka drewniana bez światła, to takie budki kabinowe, no, no, no tak. Ale ciężko nazwać windą. Trzecia. Są słupki. Mamy zakrywane. Przyjmijcie, że tak. A coś nie przejmuje. Przez to cię szybciej od nas. Gadaj, fajne. Jak widać, na pierwszy jest szybciej. To jest drugie. Dopiero. Pierwszy. To będzie pierwszy, to jest pierwszy, to jest drugie. Ale bym ci warto było to zobaczyć. Powiem ci. Ta winda jest po prostu oldschoolowa. W nówce chcesz zobaczyć. Tylko dwie osoby, no dojazd uwaga, wyłącznie do piątego piętra. Uwaga, to jest parter. Parter ma taki długi przeskok, zobaczcie.
Ty, ale zobacz. Na tej tablicy jest napisane dojazd wyłącznie do 5. piętra. Czyli przejazd... może jest 6 pięter, może jest 6 pięter, aż u 7. Ale przejazd okrężny bezpieczny. Czyli możesz pęterkę zrobić bezpiecznie, bez żadnego problemu. Jest dozwolony. No teraz jesteśmy na parterze. Jest dość wysoki. Teraz zrobimy pęterkę, chyba że jeszcze piwnica jest. Nie. Też jest na tej samej zasadzie. No. Zobaczcie. Jest taki łańcuch tutaj. Zaraz będzie nas obracać. O, to jest tu jest wróżeczka. Przesuwa się. To jest wróżeczka powinna być. W górę. I tak wygląda poziom z minus 1, czyli S, którego nie ma. No i jesteśmy na tym miejscu, że się co, teraz siadamy, tak? Ja wsiadę pierwszy, a ty zobaczymy, co z tyłu jeszcze będzie wyglądało. Dobra, w razie nie zdążę wysiąść, to wysiądę na następnym piętrze. Nie, dobra, ale... Dobra, wysiadaj. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. No wysiadaj już, bo nie ma czasu. Dobra. 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 Patrz, pojedzie sobie na górę. Jedno w górę, drugie w dół. Tu, zimę sobie, jestem w drugim roku. Karflos będzie na nim się dziwię. 12 dwuosobowy wink. Prędkość 0,25 m. Napędne cięższe 7,3 kW. W sumie udźwig wynosi 1800 kg. 28 osoby. Drugie urządzenie tego typu w tej miasta. Opon z 10 budynków przyjdzie sobie Korfan Tego 2. No będzie się... I też jest udyta. Dobra, co pauzę idziemy. Stop, idziemy. Idziemy osiedlówką na 15 piętro w specjalnych takich dziwnych blokach a la Manhattan w Wrocławiu. Ten budynek to tak zwany sedosowiec. Wrocławianie nazywają go i inne budynki stojące obok tak zwanym wrocławskim Manhattanem. Sam wieżowiec jest niższy od naszych łódzkich Manhattanów i jego wysokość wynosi 53 metry. Łódzkie wieżowce mają do 78 metrów. Inny bajer. Przy okazji zobaczymy, jak wygląda ta klatka. To jest schodowa konstrukcja, budowa. Osobno jest zwykła klatka. Jak zwykle żule tam śpią na samej górze, to uważaj, bo sta, bo smród jest jak... No zobaczymy, 15 pięter. Uwaga. Widzisz, że mu ma fabel. Nic się nie da. Jedziemy do drugą. Za szybko właśnie, musisz zawsze poczekać, aż pojedzie. Pojechała. Tu masz, no tak. Tu masz klatkę, jak chcesz, ale tam nie ma okien nawet w klatce. Tu masz smród żubi. No, to już było. Ale nie było widać. Ale nic ciekawego. Ale nie było widać. To takie było. Tak, nie, no, aż dziwne. Ale zwróćcie mi już uwagę. 800 kg 10 osób, 500 kg 6 osób. Czyli tak, zwróć uwagę, kto to konserwuje. Nie, to jest tylko nalewka. To nie zmienia faktu, że ta winda może być większa. No już, otwieram. To jest większe. Widzisz? To jest większe. Idziemy na parter. Kabina ala zrealizowana. Tak, jesteśmy za głodowodzieniem i rogami. Ale to nie jest zrealizowane. No tak, ale mówię, ogólnie jesteśmy we Wrocławiu przy placu, jaki to był plac? Grunwaldzki, no, to nie plac Grunwaldzki, przy głównym centrum przesiadkowym. Ach, centrum przesiadkowe to wszystkim cieszy jak glamę. No bo każdy kurwa wie, gdzie to jest.
Nie, ja nie. Ty wiedziałem. Tak, ty powiesz kurwa ulica, plac, nie wiesz jaka i chuj. Plac Grunwaldzki jest, wie każdy wie gdzie jest. A centrum środkowe myślę, że nie każdy wie. No dworzec tramwajowy nie wiesz gdzie jest. Jak przyjedzie ciebie ktoś z innego miasta do Łodzi i powiesz mu, że ci. No właśnie. A, podjeżdżam. Jak powiesz. Pamiętam podobno kiedyś była w starym zakładzie w Podzwicie w Tułowicach. Mm-hmm. Nie wiem, czy ona powinna jeszcze być. No musimy zobaczyć. No nie zakład, nie ale to byście musieli być do południa, bo stary zakład jest tylko potrzebny do południa. Aha. Może jutro jak będziemy wracać z Wrocławia. No, tam jest prywatny facet i tam powinien być tak brata, jak synodowany i co nie tak już. Paternoster. Paternoster, paternoster początkowa, to się tak nazywa. Dobra, to jedziemy. Tu się wciska. Tak. Jedziemy sobie na samą górę, później z nim jedziemy towarów. Trzecie. Jedziemy winną towarową. Się facet ucieszył, że ktoś przyszedł. Czekaj, jedziemy winną towarową. Budynku w Opolu. Trudno powiedzieć mi, co to za budynek. To jest dom handlowy. No tak, no. Domy handlowy. W centrum, no. Ba. Jest to jedyna towarówka, jaką udało się ekipie znaleźć w Opolu. Oczywiście nie licząc tamtej w budynku sądu. O, możesz otworzyć. Jak wygląda trzecie piętro? No. Budynek. Dobra, jedziemy sobie na minus 1, czyli na S. Jedziemy sobie na czwarty. Minus 1. Na cele zmodernizowana, gdzie? Tu jest budynek. Tysiąc. Czekaj. Nie ma kurtyny. Nie ma kurtyny, nie ma. Także. Znaczy kurtyny. Nie, po co? Może jest. Nie, ty nie masz jeden? Jest, jedziemy. Aha. No jedziemy. Jedziemy na minus 1. To jest 0. Tak, to jest 0? Tak, teraz jest minus 1. Czyli SK. SK. Nazewnictwo trzymamy, to jest SK. Ładnie się zaczyna. SK wygląda tak. Ale widać, że. No, piętro S, techniczne, operatory. No idziemy sobie. Widać, ale widać, że jest bardzo. Bo teraz wiesz co, nie na 0, tylko weź jeszcze na pierwszy na przykład. No dobra, jeszcze idziemy sobie na pierwszy. A tak wygląda, jest nieprzelotowa, to też jest ciekawość, bo inne te warstwy są przelotowe. A ta jest nieprzelotowa. Nieprzelotowa. Ale... Nie uwaga? Tam w tle, jak zobaczycie, na końcu jest winda Schindler, nowa. Wiesz co, słabo widać, bo jest... Na wprost, jest tam, ale w tle widać tą kobietkę, tam jest Schindler. Idziemy na parkiet sobie. I zero. O, także jedzie się nim dobrze. Towarówka, towarówka, a jest bardzo fajnie, dobra, przymknij te drzwi tak jak były. Z drugiej strony w bloku macie nową gminę. Byliśmy, ale... Jedziemy osiedlówką Rosji Bernardy. Niezmodernizowana. A widzicie co? Z rent. Komnerem konserwuje, ale logo jest ala zem zrobione. A nie krak. Krak dźwig, bo masakra. To szybko. Tylko, że drugą. A, no tak, to jest druga. To jest najlepsze. Jesteśmy na samym wieżowcu. Przeszliśmy górą w sklepie do klatki i wyobraźcie sobie, że jesteśmy teraz na ulicy 23, nie mieszkamy, znaczy dom numer 23, a to będziemy się mieć. No, to jest oryginalniejsze jeszcze. Ale reklamy muszą być. To jest najlepsze. Poszuj, żeby reklamy być. Ciekawe, ile płacą za to.
Informację. Zjem przez obiad. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Koniec podróży. Zwinąłem. Ale oryginalne. Idziemy osiedlówką w jednym z ulic Warszawia. Są dwie windy, jest sterowanie zbiorcze, jak widać. Teraz są dwie windy ładnie. Wsiadamy. Idziemy sobie na piętro. Taka ciekawostka. Jest to jedna z nielicznych wind, która zjeżdża do piwnicy, do Eski. Za chwilę będziemy spróbować ją zjechać, ale za chwilę... Znaczy, ja byłem tak, jak ja byłem ostatnio we Wrocławiu, no to ta winda zjeżdżała do piwnicy. Natomiast no, w dniu dzisiejszym... A jak wygląda piwnica fajnie? Śmierdząca. No wiesz, no prawdopodobnie, no... Nie wiem, może błąd wtedy, albo co, no... Niestety, ale większość bloków ma właśnie zablokowany zjazd do piwnic. A szkoda, bo są to ciekawe przystanki. Parter wcisnąłeś? Nie. A co wcisnąłeś? Nic nie wcisnąłem. Nic nie wcisnąłeś? Tak, sterowanie zbiorcze. Jeżeli jedna winda... Winda mi się, żebyśmy wsiedli, tak? I wraca na parter, żeby być przygotowana do następnego pasażera. Jedna parter. Dobrze, to zademonstruję działanie. Poczekaj, nie, poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę. Zobaczymy, a może? Bo wcisnąłem wtedy nic jeden. Poczekaj chwilę. Bo może? Bo ja wcisnąłem i ona ruszyła. No. Może na bracie na kamerze to było. Mi się wydaje, że ona jest na parter jedzie, bo taka jest konstrukcja. Może ktoś ją zwołał. Albo, ale dlatego poczekaj, ja wcisnąłem. Dobra, patrz. Jedynka. Ja wciskałem, ruszyłem. No widzisz? Jedna. Tak, czyli osiedli? No i tak. Nie, ona po prostu ma to wyłączone. To już wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka i kolejnego miasta. Trzymajcie się!